Patrycja Grabiec podejrzewa, że Maciek Petrus poderwał jej starszą siostrę, żeby wyciągać od niej pieniądze. Ponieważ Karolina nie chce w to uwierzyć, Patrycja postanowiła udowodnić jej, że ma rację. Pan wykorzystuje moją siostrę. Nie pozwolę na to. Co jest? Sprawa. Gadałem dzisiaj z chłopakami i jest plan, żeby wybić dzisiaj na miasto. Co zarobiście? No spoko właśnie, tylko kasy jakoś nie mam. No kurde, no czego mamy Karolinę? Znowu od Karoliny będziesz kasy wyciągał? No jak znowu? Kurde, pójdzie z nami na miasto, zabawi się z nami, ale na jej koszt, nie? I dobra, mam jeszcze jedną opcję. Może nam wynająć lożę. Tak, wynajmie nam lożę, zapłaci za wszystko, a my się zabawimy, nie? Razem z nią. Spoko, no loża 01 jest spoko, ale strasznie droga. No jest strasznie droga, no ale co z tego, no zapłaci za nas, tak naprawdę uśmiechnę się tylko i to wystarczy, nie? Zarezerwuj tą lożę, a ja idę z tym pogadać, dobra? No dobra, spoko. Miałaś rację, ten koleś jest totalną szulą. Na szczęście wszystko nagrałam. Muszę jak najszybciej znaleźć Karolinę i jej to pokazać. Może wreszcie zerwie z tym palantem. Maciek jest przekonany, że kolejny raz uda mu się wyciągnąć pieniądze od Karoliny. Możemy iść na miasto wieczorem. Zamówimy sobie jakąś lożę, wynajmiemy sobie, więc zabawimy się. Co sądzisz? No, brzmi fajnie, ale obiecałam rodzicom, że nie będę chodziła na żadne imprezy, jak ich nie ma. No, w końcu też muszę pilnować Patrycję. No, i tam ona sobie da radę na spokojnie, mówię ci. Tym bardziej, że Paweł zarezerwował już lożę, wiesz? Paweł? A to on idzie z nami? No, on idzie z nami jeszcze kilka innych osób. No, ogólnie to wyszło tak, że teraz my musimy zapłacić za lożę, wiesz? Poczekaj, co? Ogólnie to jest tak w naszej ekipie, że po prostu, wiesz, raz płaci jedna osoba, raz płaci druga i akurat kładą na nas. No, co, szalałeś? Wiesz, ile to kosztuje? No, spokojnie, jutro ci oddam, nie? No, dajcie. No, sorry, ale nie, obiecałam rodzicom, że nie wydam tego hajsu na głupoty. Poza tym i tak już za dużo ci dałam. No, ale co ty w ogóle mówisz? Patrzysz, nie wiem, tylko przez pryzmat, nie wiem, pieniędzy? Gdzie są nasze uczucia? Nie widzisz tego? Nie rozumiem cię w ogóle. Karolina, weź z nim, w ogóle nie gadaj. Proszę cię, Patrycja, nie teraz. Właśnie, że teraz. Nagrałam tego palanta, jak rozmawiał ze swoim kumplem o tym, jak naciągać się na kasę. Sama zobacz. Co ty mówisz w ogóle? Ej, nie oglądaj tego, nie oglądaj. Nie odzywaj się na razie, okej? Okay? No kurde, ale czego mamy Karolinę? Czyli masz mnie za jakąś naiwną idiotkę? To jest jakieś nieporozumienie, nie wiem, o co ci chodzi. Weź się już lepiej nie odzywaj. Sama się może lepiej nie odzywaj. Widzisz, że ona próbuje to manipulować, ona chce tylko pieniądze od ciebie. Nie, Karolina... ty próbujesz mną manipulować. Od samego początku chodziło ci tylko o kasę. Nie, ale koniec z tym. Masz mi oddać 50 zł, które ode mnie pożyczyłeś.